will be speak Polish. This language allow me to fully express the message I wanted to convey to you. Okay, please take a earphone and listen what I want to say you. Szanowni Państwo, Szanowni Członkowie Parlamentu Europejskiego, Szanowni Prezesi, Dyrektorzy, Panie i Panowie. Dzisiejsza dyskusja zainspirowana przez organizatorów konferencji Energy for Europe jest niezwykle ważna i na czasie. Wszyscy dziś zadajemy sobie pytanie, skąd ta energia będzie pochodziła, które źródła wytwórcze są niezawodne, jak będzie wyglądał w przyszłości miks energetyczny Europy. Sytuacja na europejskich rynkach energii w ostatnim roku, a w szczególności w sierpniu tego roku, pokazała, że źródła energii, te, którymi dysponujemy, nie są w 100% niezawodne. Energetyka oparta na węglu nie tylko znacząco wpłynęła na kryzys energetyczny przez problemy z cenami i dostępnością węgla, ale również bezpośrednio go odczuwa z powodu wysokich cen uprawnień do emisji CO2. Również energia wodna stała się mniej pewna z uwagi na tegoroczne niskie poziomy wód w rzekach, jakie mogliśmy oglądać czy obserwować we Włoszech chociażby nawet, czy zamarzanie cieków wodnych, takie, które nastąpiły, występowały 2 lata temu w Szwecji. Również gaz ziemny, czy to w postaci płynnej, czy gazowej, jak się przekonaliśmy, niesie za sobą ogromne ryzyko geopolityczne. Energia odnawialna z wiatru i słońca jest z kolei podatna na fluktuacje pogodowe, ale również bardziej stabilne źródła energii, takie jakim jest energia geotermalna, ta pochodząca z wnętrza ziemi, jest tylko dostępna lokalnie. Chociaż niektóre technologie pozwalają na wykorzystywanie nawet tych niskich temperatur, myślę tutaj o gruntowych pompach ciepła, to nie są to źródła, które rozwiążą problem bezpieczeństwa energetycznego. Zatem bezpieczeństwo energetyczne to jedno, ale drugie i to ważniejsze dla mnie i dla rządu Rzeczpospolitej jest suwerenność energetyczna. W tym kierunku zmierza również weryfikacja obecnie polityki energetycznej państwa do 2040 roku. Szanowni Państwo, doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, że o ile nasza walka nakierowana na ochronę i dostosowanie się do pędzących zmian klimatycznych będzie priorytetem, to taka sytuacja jak brutalna napaść Rosji na Ukrainę stwarza dodatkowe argumenty. I inne, no to my rzeczywiście rozmawiamy o przyrodzie. Przyroda jest cenna, ale pojawia się pytanie, czy czasem nie zdegradujemy jej bardziej, nie widząc roli przemysłu i nowych technologii i to, co było fundamentem potęgi europejskiej, a więc nowe technologie w przemyśle, bo zawsze Europa dominowała, jeśli chodzi o przemysł i gospodarkę. I dlatego bardzo dziękuję za tą konferencję, za to, że w tym gronie Państwo dyskutujecie. Nawet dziękuję za ten pomysł i gratuluję Energia dla Europy. Bo to o czymś świadczy, jak w tytule konferencji mamy Energia dla Europy. To znaczy się, że ona nie jest taka pewna. Dziękuję serdecznie. Thank you for your speech, sir. And just in a while we will start the first panel, but before that I'd like to ask to take the floor Mr. Andrzej Kęsbok, Vice President Finance at KGHM Polska Miedź, representing our strategic partner of the conference. Dzień dobry Państwu, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo europarlamentarzyści, członkowie Komisji Europejskiej, wszyscy szanowni goście. Jest mi bardzo przyjemnie, to jest duży honor występować na tej konferencji. Dziękuję ZPP za zorganizowanie, za wysiłek włożony w przygotowanie tej konferencji, ten bardzo ważny temat. Rzeczywiście KGHM Polska Miedź jest partnerem strategicznym tego wydarzenia. Zaraz powiem dlaczego,
Myślę, że to też będzie przedmiotem dyskusji w dniu dzisiejszym, ale chciałem zacząć nawiązując trochę do wcześniejszych wypowiedzi od pewnych takich ogólnych uwag. Rzeczywiście myślenie o energii w Europie się zmienia. Zmienia się pod wpływem pandemii, zmienia się pod wpływem kosztów surowców, zmienia się pod wpływem wreszcie teraz agresji rosyjskiej na Ukrainie, ale można powiedzieć szerszej, agresywnej postawie Rosji w wielu obszarach, również w obszarze energetycznym. Drugi wspomniany, ważna inicjatywa Fit for 55, ona w pewien sposób też zmienia nasze myślenie, czy w ogóle zmienia myślenie o tym, jak podejść do przyszłej, do zabezpieczenia energii w Europie. A trzeci element, no to jest, powiedziałbym, może nie fizyczny, ale taki mentalnie odczuwany brak gazu. On gdzieś w którymś momencie może się przełożyć na fizyczne braki, oby nie. I duży wysiłek jest podejmowany w wielu krajach, żeby to nie nastąpiło, ale sama groźba braków gazu spowodowała pewne przewartościowanie w podejściu do zaopatrzenia w energię. A więc dyskusja, jak działać w tym średnim i długim terminie, w tej całej sytuacji trwa i wnioski wydają się być takie niezupełnie oczywiste. To, o czym mówił pan europarlamentarzysta Tobiszowski, pan minister Tobiszowski, myślę, że bardzo, bardzo dobrze jak gdyby pokazuje to zmieniające się myślenie. My też oczywiście jako duży podmiot przemysłowy zastanawiamy się, jak podejść do kwestii energetycznej. Od właściwie 2 lat wpisaliśmy sobie strategię energetyczną w centrum naszej strategii biznesowej, a jesteśmy dosyć energochłonną firmą. Jesteśmy firmą górniczą i hutniczą, która produkuje miedź, srebro i wiele innych metali. Tylko w Polsce zużywamy około 3000 gigawatogodzin energii elektrycznej, więc jesteśmy dużym konsumentem. Czasami lubimy się porównywać, że zużywamy mniej więcej tyle energii elektrycznej, ile miasto Wrocław, które jest naszym sąsiednim miastem, więc miasto około 700-tysięczne. Musimy do tego podchodzić bardzo, bardzo odpowiedzialnie. To znaczy oczywiście rozumiejąc i wypełniając cele o charakterze suwerenności energetycznej, przykładając się do nich, my także będąc jednak podmiotem komercyjnym chcemy patrzeć na stabilność dostaw, na bezpieczeństwo dostaw i na koszty energii. To żeby uzyskać w miarę przewidywalne koszty energii w długim okresie, bo to zabezpiecza nasz byt, to zabezpiecza naszą konkurencyjność. Również patrzymy na inne dostępne technologie odnawialne, technologie wiatrowe, technologie wodorowe. Złożyliśmy wnioski do ministra infrastruktury o przyznanie licencji na budowę morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Czekamy na rozstrzygnięcie tego postępowania z dużą nadzieją. Natomiast patrząc na również wodór, na wykorzystanie wodoru, zastanawiamy się, jak gdyby, jakie powinny być też w przyszłości i źródła energii elektrycznej, i źródła wodoru. I te wszystkie wątki, o których teraz mówię, podprowadzają nas pod jeden wniosek. To znaczy uważamy, że na te wszystkie kwestie najlepiej odpowiada energetyka jądrowa. Zarówno z punktu widzenia ograniczania emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej, zarówno jeżeli chodzi o pozyskanie energii cieplnej, którą można wykorzystać chociażby do termicznego rozkładu wody, do wysokotemperaturowej elektrolizy i pozyskiwania wodoru, ale również w kontekście bezpieczeństwa paliwowego. Wiem, w tej chwili większość uranu jest kupowana z terenu Rosji lub Kazachstanu, natomiast wiemy doskonale, że uran występuje w bardzo wielu miejscach i jurysdykcjach na świecie, również tych bezpiecznych i stabilnych, chociaż być może w ostatnich latach w tych obszarach nie były dokonywane duże inwestycje. Mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale tamta produkcja paliwa jądrowego oczywiście była, jest i jest nadal możliwa w znacznie większych ilościach niż paliw węglowodorowych. Także
Także jako podmiot przemysłowy, ale już mający trochę doświadczenia w energetyce, mamy cztery turbiny, których produkujemy energię elektryczną, więc trochę rozumiemy te kwestie. Zdecydowaliśmy wpisać do naszej strategii również budowę takiej elektrowni jądrowej opartej o małe reaktory modularne, o SMR-y. To była decyzja bardzo, bardzo świadoma. Myśmy w pierwszym kroku zdecydowali się na technologię amerykańską, technologię firmy NuScale. To jest technologia takiego reaktora o nazwie Voyager, który ma moc zainstalowaną 77 MW i sprzedawany jest w tak zwanych czteropakach, sześciopakach lub dwunastopakach. Przekonaliśmy się do tej energii, do tej firmy, do tego partnera z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że gdyby jest to technologia, która posiada już wstępną ocenę bezpieczeństwa NRC, tego Nuclear Regulatory Commission w Stanach Zjednoczonych. Drugi jest taki, że wydaje się, że ten pomysł przede wszystkim bazuje na dotychczasowym dorobku branży nuklearnej w zakresie projektowania reaktorów, projektowania przebiegu reakcji jądrowej i sterowania reakcją jądrową i wybiega trochę dalej, mianowicie no, umożliwia sterowanie tą reakcją bez wykorzystania elementów elektrycznych, elementów sterowanych, a więc mówię tutaj o pompach, zaworach, czy tego typu wyposażeniu wewnątrz reaktora w tym obiegu pierwotnym. Jest to obieg, który działa wyłącznie w oparciu o siły natury, o konwekcję, mówiąc wprost, czyli unoszeniu się ciepłej wody do góry i opadaniu zimnej na dół. Więc jak gdyby jest no, w naszej ocenie taki no, bardzo bezpieczny, nieuzależniony w sytuacjach awaryjnych od dostępu do energii elektrycznej, od dostępu do systemów informatycznych, do jakichś możliwości ataków również informatycznych. Więc jest to lekcja, którą wyciągnęliśmy i nadal wyciągamy z sytuacji związanej z dostępnością energii i cenami energii w Polsce i w Europie. Chcemy nadal jakby rozwijać nasze źródła odnawialne, ale chcemy również rozwijać to źródło jądrowe, dlatego że uważamy, że tu jest pewna przewaga zaszyta i pewna komplementarność z dużymi programami jądrowymi. Ta komplementarność polega na tym, że liczymy na to i mam nadzieję wkrótce będzie to ogłoszone, wybór dostawców technologii i jak gdyby strategia rozwoju tak zwanego dużego atomu w Polsce. Natomiast mały atom, atom komercyjny ma wiele obszarów wspólnych, chociażby związanych z kwestiami regulacyjnymi, z wyborem lokalizacji, szkoleniem kadr, rozwojem zdolności produkcyjnych, wykonawczych, certyfikacji firm i wszelkich podmiotów, które przy projektach jądrowych pracują i tutaj oczywiście taką współpracę chcemy rozwinąć, również naukową, również szkoleniową, również związaną z budową kadr. A druga rzecz, no to jest przewaga, mianowicie no, naszym zdaniem małe reaktory jądrowe jednak są tańsze w produkcji i szybsze w produkcji, ponieważ one są prefabrykowane w zakładzie produkcyjnym i montowane na miejscu, w odróżnieniu od tak zwanego dużego atomu, który jest de facto budowany na miejscu elektrowni. Jeżeli tylko ten łańcuch dostaw się uruchomi i będzie działał, no ma szansę rzeczywiście zrewolucjonizować tę energetykę, w co wydaje się wierzą Stany Zjednoczone i kilka innych krajów, kilka innych państw, które to finansują. Jest to oczywiście technologia, która jeszcze nie zaistniała komercyjnie, natomiast my bardzo pilnie jak gdyby przyglądamy się tym pierwszym projektom, które są na świecie i chcemy przy tym być, chcemy rozumieć, jakie zagrożenia są z tym związane. Również kwestia finansowania energetyki jądrowej jest cały czas otwarta, nie ma jeszcze pełnej odpowiedzi w tym zakresie. Myśmy rozpoczęli taki dialog z bankami, z doradcami, z regulatorami rynku, z Komisją Nadzoru Finansowego, z NBP-em, żeby jak gdyby przygotować się do tego, w jaki sposób i w jakim modelu, w jakiej strukturze najlepiej finansować atom. Także to jest gdyby nasz wkład no, firmy przemysłowej, firmy komercyjnej
która widzi w tym bezpieczeństwo zaopatrzenia, również bezpieczeństwo stabilności kosztów. Chętnie też będę przysłuchiwał się dalszej części obrad. Liczę na ciekawy dzień i ciekawe dyskusje. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Mr. President. And now we will straight start our first panel, which will last around 1 hour. Moderator of our panel is Kamil Zawicki, co-managing partner at Kubas Kos Gałkowski, our content partner. Please, Kamil, invite your speakers. Thank you, Dominika. Ladies and gentlemen, Madame, Monsieur, drodzy państwo, I will have the honor to moderate the first panel of this conference, the panel concerning the hot topic of today, SMR technology, and I hope that the discussion will be interesting and inspiring for you. The first and main role of the moderator of the panel is not to disturb the panelists. So that I will, so I will just be very short, taking into account that we already have a small delay of the conference. Work of all of the organizers of the conference, we will have the opportunity to hear eminent panelists which will provide us with a very different perspective on the topic, on the nuclear energy in general and specifically on SMR technology. We will have a general guiding perspective of the European Parliament, and this is why I would like to invite and cordially welcome as first the member of the European Parliament, Madame Anna Zalewska. Pani poseł, bardzo prosimy, zapraszam do panelu, proszę zająć preferowane dla pani miejsce. We will also have the European operational perspective representing European Commission. I would like to invite to the panel Gianfranco Brunetti. Gianfranco is deputy head of unit nuclear energy, nuclear waste and decommissioning. Thank you. Then we will have Polish governmental perspective on the issue, and I would like to invite to the panel and cordially welcome Minister Piotr Dziadzio, already introduced today and having the preliminary speech. Then we will have very important perspective on the SMR SMR technology, crucial perspective, I would say, from some point of views, that is the business perspective, as this is the technology will shall be developed in the commercial way. And this is why I would like to invite to the panel Mr. Kamil Orzeł, director of the regulation department at the strategic partner of the conference KGHM Miedź Polska or KGHM Miedź Polska. I would also like to invite Mr. Andrei Goicea, policy director in the Nuclear Europe, also representing the business perspective or the business development perspective on the issue. Last, and I think in this gremium least, I would like to introduce shortly myself, Kamil Zawicki. I'm a co-managing partner of the content partner of this conference, the law firm Kubas Kos Gałkowski. I'm also heading the energy practice of this law firm. Dear all, just a couple of words, very short words of introduction to the discussion, which is the core nomen omen business of this panel. 24th of January of this year changed the world
dramatically the world as we know. The question of the energy independence is much more crucial for European Union and for Europe, generally speaking, than ever before. In the same time, the nuclear energy is going through a kind of renaissance. Even the fiercest opponents of the nuclear energy change their minds in the light of the geopolitical situation. There is a symbolic, significant date here. I mean the 6th of July of this year, when on the motion of Commission, the European Parliament agreed to add nuclear energy to European taxonomy. So this is the starting point for our discussion. There are two aspects, dimensions of the nuclear energy. Conventional one, large scale energy, and the SMR technology. The questions which are arising are as follows. Are they coherent in the energy mix, or do they in any way interfere with each other? What is the role of the European and local bodies to develop and to support these technologies, and on which way? And with all of these questions, I would like to approach our panelists. Allow me to ask questions in English and then in Polish, because perhaps some of our eminent speakers will be willing to answer in Polish. The first question I would like to direct to Madame Zalewska, and I would like to ask what meaning from the European and Polish perspective does it have that the European Parliament agreed to put, to add nuclear energy into the European taxonomy? And the second question in the same time, are there any initiatives on the level of the European Parliament at this time to support, to promote the nuclear energy itself and the SMR technology in particular? Rzeczywiście. Tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Rzeczywiście ostatnie miesiące były emocjonujące w Parlamencie Europejskim, dlatego że wszystko zaczęło się wiosną tego roku, kiedy Komisja Europejska przygotowała akt delegowany, który był też wynikiem lobbyingu poszczególnych krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego, żeby do taksonomii, czyli aktu, który ustala kryteria dla instytucji finansowych, dla które to mają pokazywać, jakie inwestycje mogą być finansowane. Po przedstawieniu tego aktu delegowanego rzeczywiście zieloni i socjaliści przypuścili ogromny atak na ten akt. Doszło do tego, że na połączonych komisjach, między innymi budżetu i środowiska, przegłosowano sprzeciw, brak zgody na ten akt delegowany. Na szczęście głosowanie przeszło do Parlamentu Europejskiego i nie udało się utrzymać tego sprzeciwu. Czyli akt delegowany mamy, ten dotyczący taksonomii z atomem i gazem. Jeszcze nie ma jakichś dużych wydarzeń, które by były konsekwencją tej taksonomii, ale mamy już dwa polityczne zdarzenia. Po pierwsze, w rezolucji, która była głosowana na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, kiedy wzywaliśmy do działań obniżających ceny energii, pojawiły się zapisy, które w pozytywny sposób wypowiadały się na temat atomu i gazu.
również. Wspominałam Państwu, że trwają dosyć intensywne i nerwowe prace nad Repower EU. Tam między innymi jest mowa o uwolnieniu dodatkowych 20 miliardów euro na instalacje i to gazowe, i to atomowe. W związku z tym pojawiła się taka poprawka na komisji ITRE. I jak widzicie Państwo, też zupełnie inaczej mówi się o tym w Unii Europejskiej. Niemcy, mając zielonego ministra gospodarki, mimo protestów jednak utrzymują działalność elektrowni atomowych. Przypomnijmy, tam już działa niewiele i właściwie miały kończyć swoją żywotność wojna. Nie taksonomia, ale wojna spowodowała, że od tego odeszli. W związku z tym no, trzeba wykorzystać ten klimat. To nie znaczy, że w taksonomii mamy kryteria, które będą łatwe do spełnienia. One są trudne. Trzeba udowodnić ową zrównoważoność i troskę również o środowisko. Ale to daje szansę, to daje możliwościom, ambicjom tych, którzy chcą zadbać o tanią energię dla obywateli, choć same inwestycje, jak dobrze wiemy, są bardzo, bardzo drogie. Hello. Thank you very much. It is clarifying a lot. Only one general remark. I don't think, and I regret that we'll not have time for the discussion with the audience for timing reasons. If you have any questions arising from any presentation or statement of our speakers, please do send them by email to Dominika or try to discuss this in the lobby during the lunch, of course. But if you are not lucky, then please send them to Dominika and the organizers will collect them and pass to speakers. Thank you very much. I would like to shift to the operational perspective of the Commission and ask Gianfranco. Gianfranco, even before 2021, there was a initiative to establish a pre-partnership on SMR technology. What's the current status of any works or initiatives supported by the European Commission concerning SMR technology? We also know that the project named Towards European Licensing of SMR is developed or introduced under the umbrella or supervision of the European Commission. Could you please provide us any details or views in this scope? Yes, thank you. Can you hear me? Well, first of all, good morning and thank you for inviting me, for having me. Yes, indeed, you mentioned new initiatives supported from the European Commission on SMR already before the development of the crisis. So this was already an important topic. SMRs are, in a way, if I may use this word, very fashionable today in the discussion. But we've heard today that SMR promised to be cheaper than conventional large-scale reactors. But this will be true only if some conditions are met. Because they will be cheaper not because, or mainly not because they are small, but because they are modular. This means that they can be manufactured elsewhere and installed on a site. And if we don't prepare the conditions for the European market to profit of this feature of the SMR, the SMRs will not be cheaper than large-scale reactors. So the initiative of the EU-SMR pre-partnership that was demanded by the stakeholders was not
let's say, initiated by the European Commission. There was indeed, as you mentioned, a workshop in 2021 where European stakeholders, mainly the industry, invited the Commission to launch this initiative. It's basically aiming at that. So to face the development of SMR in a more united way in Europe, not individually or, let's say, bilaterally member states with possible vendors. So this is where we come from. And I will then let Andrei develop, because indeed, as I said, this is an initiative under the leadership of the nuclear industry. But there is an important regulatory aspect to that. In order to make the modularity become an actual advantage of the technology, we need stronger harmonization or a way to improve licensing at the European level. Now, the point is that it is the responsibility of the national regulators to ensure the highest safety standards for each nuclear facility that is installed in a member state. And therefore, we see that there are rather different approaches. But the Commission, and especially us in DG Energy, can work with the support of the ENSREG, the European Network of Regulators. And we have involved ENSREG in the activities in preparing the pre-partnership. There is indeed the pre-partnership is organized by work streams. There are five work streams, and one of them is about licensing. This is where we are trying to have the regulators work together to find ways to ensure that SMRs will be developed in an easier way and without, let's say, additional roadblocks due to the regulatory aspects. We have on the market several vendors. The main aim is to have SMRs on grid by early 2030s. Otherwise, they will not serve the target, the purpose of climate neutrality by 2050, because we have two types of SMRs, the prompt technology that is to be developed and built in the next decade, and the advanced modular reactors that will come for the future. So we have a two dimension there. So we are focusing on this first dimension because this has to serve the purpose of the policy target. And we see that there are a few technologies available for that, one in Europe mainly, and some others from foreign vendors that were mentioned also today. So it is important that this pre-partnership and the future initiative that should originate from that will pool the national regulators, especially possibly also in clusters, why not, to develop technologies on a regional scale. So we heard about NuScale, the interest for NuScale in Poland. We have interest for NuScale in Romania, just an example. But NuScale technology to be fully developed and according to the modularity effect, it would benefit of a double market or even multiple markets. So this is what we are doing, facilitating the dialogue between the regulators. We also observe that in the case of the newer technology from France, three regulators from Finland, Czech Republic, and France are already having this dialogue to find ways to have newer possibly developed in an harmonized way in the three countries. So this is what we can do at the Commission level because the Commission has no regulatory power in that respect. I think this is what's coming. There was a lot of work done in the last year. So you mentioned that in June last year we had a workshop, but meanwhile the pre-partnership has really carried a lot of work. There were several meetings
and there is an aim to have an initial report out of this meeting towards the beginning of next year. So we'll see where we are landing there. But certainly there is a need for stronger and stronger support from the stakeholders in order for these activities and initiatives becoming something actual for the European citizens and the member states. I would take it like that, and then maybe if I need to clarify some points, I'm happy to. Thank you very much. We'll continue these issues, as you mentioned, with Andrei Goicea in a while. But if you all don't mind, we would like to keep the logic of the panel, and now we would like to go to the governmental, so to say, perspective on the issue. And I would like to invite Minister Piotr Dziadzio, already introduced today, already having introductory speech, to share some comments and views on the SMR technology, especially from the governmental point of view, on both dimensions of the nuclear technology. Are they coherent, or do they interfere somehow in the energy mix? What's the role in the energy independence policy, Polish and European? Are there any plans and possibilities to support the SMR technology, the development of this technology and research in this technology on the governmental level? Please share your views with us. Thank you. Dziękuję bardzo za pytanie. Szanowni Państwo, ja chciałem się odnieść do pierwszej kwestii, która została tutaj poruszona w zakresie koherentności lub braku koherentności pomiędzy energetyką jądrową konwencjonalną a energetyką opartą na modularnych reaktorach jądrowych. Szanowni Państwo, w publicystycznych dyskusjach bardzo często pokazywały się takie zagadnienia, że SMR-y mają zastąpić konwencjonalną energetykę jądrową, co jest nieprawdą. Ja to dementuję w tej chwili. Jeśli jest takie przekonanie u Państwa, to nie mamy takiego patrzenia na rozwój modularnych reaktorów. Patrzymy na te dwie technologie jako całkowicie niezależne i uzupełniające się, czyli komplementarne. To jest bardzo ważne i to taki przekaz, myślę, że z mojej strony jest to również przekaz nie tylko ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale również i rządu Rzeczpospolitej. To jest istotny element. Jeśli chodzi o efektywność, wsparcie dla rozwoju tego typu reaktorów jądrowych, modularnych reaktorów jądrowych, to oczywiście technologia jest znana, ale wymaga również rozwoju adaptacji do szczególnych warunków i do przedsiębiorstw, które z punktu widzenia biznesowego chcą produkować na własne potrzeby energię elektryczną, czyli tworzyć pewną niezależność energetyczną, ale biznesową dla siebie. To jest bardzo ważne. Natomiast zdajemy sobie również sprawę z tego, że te modularne reaktory, które mogą być rozwijane, rozbudowywane w czasie, mogą pełnić również pewną rolę bezpieczeństwa energetycznego w okręgach, gdzie ten przemysł jest rozwijany. Ja się bardzo cieszę, że KGHM jest takim inicjatorem rozwoju tego typu energetyki, dlatego że ona nie tylko powoduje to, że po wdrożeniu energetyki opartej na reaktorach modularnych następuje bezpieczeństwo procesów technologicznych, które są prowadzone w KGHM-ie, ale równocześnie możemy tworzyć wartość dodaną w takim procesie, czyli udostępnić nadwyżkę tej mocy, która może się znaleźć poprzez rozbudowę mocy energetycznych i może ona być pewnym backupem, pewnym zabezpieczeniem w sytuacji trudności, czyli tutaj
no, braków energii, czy też sytuacji kryzysowych, mówiąc tak kolokwialnie. To jest bardzo ważne i będziemy wspierać. Z punktu widzenia legislacyjnego, to oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, to już mówimy i piszemy o możliwości inwestycji w zakresie rozwoju nie tylko energetyki jądrowej klasycznej, ale również tej energetyki opartej na reaktorach, małych reaktorach modularnych, reaktorach jądrowych. I to jest ważny element, że tam, gdzie w prawie naszym brakuje jeszcze tych zapisów, to będziemy to uzupełniać i na bieżąco to wykonujemy. Niemniej jednak z punktu widzenia państwa to jest działalność, która jest stricte biznesowa. Ale mówię, może ona być również wykorzystana do tego, ażeby tworzyć pewne zabezpieczenie społeczne w przypadku takich trudnych sytuacji. Oczywiście ważnym elementem jest taksonomia, która pozwala i daje nam możliwości finansowania tego typu inwestycji. To jest bardzo ważny element. Niemniej jednak to jest troszeczkę inna ścieżka. Nie jest to rządowa ścieżka, jest to ścieżka taka, która dotyczy spełnienia pewnych warunków i skorzystania z możliwości finansowych, które daje nam taksonomia. I jeszcze jeden element, który chciałem tutaj państwu powiedzieć, to jest to, że energetyka jądrowa to nie tylko bezpieczeństwo, ale również nadwyżki mocy możemy poprzez pewną dużą i strategię, taką filozofię, do której zmierzamy, może być również źródłem ewentualnie energii, którą możemy magazynować, czyli przekształcać chociażby nawet w przypadku nadwyżek mocy w wodór, który docelowo będzie nam służył w procesie dekarbonizacji jako to ostateczne paliwo. Więc jest to też również pewne wyprzedzenie pewnych działań, które mogą w przyszłości, a wierzymy w to, że mogą i powinny, być tym elementem pomagającym nam w transformacji energetycznej i dekarbonizacji, a równocześnie zmiany i poprawy życia nas wszystkich, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, czyli magazynowanie energii poprzez nadwyżki wytworzone również z reaktorów jądrowych. To jest też ważny element, ale nie najważniejszy. Najważniejsza jest stabilność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo procesów technologicznych, które zapewniają nam właśnie reaktory indywidualne, możemy tak powiedzieć, bo dedykowane do potrzeb biznesu i mogą one być wówczas wykorzystane w sposób efektywny. I ten reaktor, który nie pobiera mocy systemowej, czyli systemu, tworzy również pewne bezpieczeństwo do tego, że ten transport czy to dostarczanie energii wyłącza nam te duże przedsiębiorstwa i nie zaburza nam przesyłu energii elektrycznej do tych wrażliwych odbiorców. Dziękuję bardzo. As in the speech of Minister Dziadzio, KGHM was mentioned, and KGHM was mentioned even before of natural reasons by President Kenzbock, then I would like to pass the floor to Mr. Kamil Orzeł, director in the regulatory division of KGHM, and I would like to ask you to share with us your views, to add your perspective to the perspective which was already presented by President Kenzbock today. Generally, your views and perspective on the development of the SMR technology, your chances which you see and obstacles which you still also observe. Please. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać. Yes. Dziękuję bardzo za to pytanie. Dziękuję serdecznie też organizatorom za w ogóle za to wydarzenie. My jako KGHM jesteśmy spółką globalną, posiadamy aktywa produkcyjne na kilku kontynentach, praktycznie relacje handlowe z niemalże wszystkimi krajami świata,
Więc temat energetyki, też energetyki jądrowej, jest dla nas bardzo ważny, zwłaszcza w kontekście zmian, które są ostatnie. Faktycznie temat energetyki jądrowej, temat SMR-ów w Polsce jako jedni z pierwszych zainicjowaliśmy poważne takie prace w implementacji tej technologii. W ubiegłym roku, mniej więcej rok temu, podpisaliśmy pierwszą umowę z firmą ze Stanów Zjednoczonych, NuScale Power, umowę dotyczącą rozpoczęcia prac nad implementacją tych technologii w Polsce. Tak jak już to było powiedziane, NuScale to jest jedyna w chwili obecnej firma na świecie posiadająca zlicencjonowaną w Stanach Zjednoczonych technologię SMR, więc wydaje się, że jest to partner i technologia rozwijana przez tą firmę jest technologią, która w największym prawdopodobieństwie i najszybciej będzie technologią produkcyjną. Następnie w lipcu tego roku złożyliśmy aplikację przed PA, czyli naszym polskim regulatorem, jeżeli chodzi o kwestię energetyki jądrowej, dotyczącą uzyskania opinii generalnej i planujemy, żeby do końca tego roku rozpocząć już pracę nad studium lokalizacyjnym technologii tej reaktora, czy reaktorów, tak, w Polsce. Z takiej generalnej perspektywy, jeżeli chodzi o przemysł energochłonny, wydaje się, że ta technologia SMR-owa jest, no może nie jedyną, ale technologią, która ma olbrzymią perspektywę przed przemysłem, olbrzymią perspektywę na zaspokojenie potrzeb przemysłu z kilku powodów. No po pierwsze umożliwia, co jest oczywiste, umożliwia dekarbonizację i odejście od paliw kopalnianych. Po drugie, kwestie związane ze stabilnością dostaw. Tak, dla przemysłu energochłonnego, dla dużego przemysłu stabilność dostaw jest to kluczowy czynnik. I to jest czynnik, który stawia pod znakiem zapytania inne technologie, ponieważ no, my nie możemy sobie jako tego typu producent energochłonny, nie możemy sobie pozwolić na, musimy mieć po prostu stabilność dostaw. I po trzecie, to o czym wspominał pan prezes Kęsbok, no ta technologia ze względu na swoją skalę wydaje się być w zasięgu finansowym dużego przemysłu. Tak jak ta energetyka pełnoskalowa pewnie już jest kwestia bardziej zasięgu finansowego państwa, technologia SMR-owa wydaje się być w zasięgu poszczególnych uczestników rynku. Oczywiście mamy świadomość tego, że ta technologia nie jest w pełni skomercjalizowana, że ta technologia jest w pewien sposób innowacyjna. Niemniej no, musimy mieć świadomość też, że jeszcze kilkanaście lat temu duże farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe na morzu też były pewną technologią przyszłości, a teraz mają olbrzymie zastosowanie i wydaje się w kontekście SMR-ów, że ci, którzy, no, którzy podejmą to ryzyko, że ci, którzy zmierzą się z tym wyzwaniem implementacji tej technologii w swoich zakładach produkcyjnych, no będą osiągnął przewagę konkurencyjną, bo my jako firma patrzymy na to z takiej perspektywy czysto biznesowej. Tutaj ważne jest też to, że ostatnie decyzje rządów, czy to Niemiec, czy Szwecji, dotyczące powiedzmy pewnego nuklearnego renesansu i powrotu do energetyki jądrowej, no wydają się potwierdzać, że ten kierunek, który my jako biznes obraliśmy, znajduje potwierdzenie też z perspektywy decydentów politycznych, znajduje też potwierdzenie z perspektywy rynków. Tutaj, i to też jest z perspektywy przemysłu energochłonnego, ważne jest to, żeby ta zmiana, która gdzieś jest w przestrzeni publicznej, w przestrzeni politycznej odnośnie właśnie podejścia do energetyki jądrowej, zmiana, która została wygenerowana ostatnimi wydarzeniami, zmiana, której przyczynę możemy upatrywać w uzależnieniu się od rosyjskich surowców, no była zmianą trwałą. Żeby nie była to tylko chwilowa zmiana wynikająca z wydarzeń obecnych, ale żeby to faktycznie była zmiana, która będzie znajdzie odniesienie w trwałych zmianach politycznych. Tutaj był też temat taksonomii, no faktycznie decyzja o włączeniu w taksonomię między innymi energii jądrowej daje nam nadzieję na to, żeby znaleźć partnerów finansowych, którzy w odpowiedni sposób zdyskontują tą zieloną inwestycję na etapie pozyskiwania już finansowania na budowę samych reaktorów. Jeszcze wrócę tylko do postępowania przed PAA.
opinia ogólna, o którą złożyliśmy dokumenty, które aplikację złożyliśmy w lipcu, była pierwszą tego typu aplikacją w historii PA. Jako pierwsi, jako KGHM, jako pierwsi w Polsce złożyliśmy dokumentację do PA w tym zakresie opinii ogólnej. Sama opinia ogólna jest to, powiedziałbym, taki przedlicencyjny dokument określający, czy dana technologia, w naszym przypadku technologia NewScale'a, spotyka się, jest zgodna z polskimi wymogami prawa atomowego. Tak, to będzie dokument, który umożliwi nam w ogóle budowę i faktyczne inwestycje w tą technologię. Jeżeli chodzi o terminy, bo to zawsze jest interesujące, my złożyliśmy te dokumenty w lipcu. Według prawa faktycznie PA ma na odpowiedź między 6, w szczególnych przypadkach 9 miesięcy, więc zakładamy, że w pierwszej połowie przyszłego roku będziemy mieli tą decyzję. Oczywiście ja nie jestem tutaj upoważniony do tego, żeby opowiadać bardziej szczegółowo, jak te prace wyglądają. Niemniej jesteśmy przekonani o tym, że te terminy będą dotrzymane i mamy nadzieję na szczęśliwe ich zakończenie. Dziękuję. Thank you very much. We of course are not awaiting that you will share with us confidential issues of that process. You and Mr. Kensbock presented KGHM as brave enough to developed in the commercial way this technology, and we may only keep fingers crossed for the success. You also mentioned many still open issues and aspects of the whole process, legislative, administrative, operational, financial, but you also mentioned licensing. And we will then come back to licensing now, which was already mentioned by Gianfranco as well. Andrei, please, could you share your views on and develop the views which were already discussed or presented during our panel on licensing, on these initiatives in which you are involved? Please also share, of course, your perspective and your entity, your organization, which you represent on the whole process. Thank you. Thank you very much. First of all, I would like to thank you very much for the invitation. I think that the event is very much welcome for considering the current situation. So we are basically having a trilemma, right? We are talking about climate changes. We are talking about security of supply and affordability, energy prices, and so on. I think that nuclear as a sector is responding to all three points of this trilemma. And I'm talking here about, of course, large reactors and complemented by small modular reactors, as Gianfranco said, a very trendy technology. I think that we have an optimistic perspective to have it developed in the early 2030s. I think that the development of the SMRs are coming now because the market it's requiring, and we saw also from what was said before by our new member KGHM that the market need this, and the structure of the market is changing. You know, with different type of generation technology. Now focusing a little bit more on SMRs, because I was saying about the context. First of all, I have to say that Nuclear Europe just published yesterday a position paper on SMRs. So we consider the topic very important for us. And as it was already, as already Gianfranco started to tell about the European SMR pre-partnership, the initiative that was started last year, beside the licensing aspects that this pre-partnership is looking at, and I will not go further, I have to say that the different work streams are looking also at the market analysis
as I was saying at the beginning, the market analysis is very important, and we have to understand where it will fit and how it will fit and what are the needs of the intensive energy users. Then we will have also a work stream that will deal with the financing. Also a very important aspect that the pre-partnership is looking at is the supply chain and the availability of the nuclear supply chain and how things can be done in order to have these reactors online in the early 2030s. And the last work stream is also about research and development, which is very important. It has to go hand in hand with the other developments. So this being said, we are looking forward to see the first projects starting in Europe and just to have news from different intensive users, which we see that they are looking more and more to this solution as easier to be financed and maybe faster to be implemented. Thank you very much. Before we go further, I would like to ask a dramatic question, which is a typical question of each moderator. Dominika, how much time do we still have? I would say that another 5 minutes. 5 minutes, okay. This is what I expected. So I think we already had the opportunity to hear about each perspective on the SMR technology and its development, which we expected from this panel. Now I would like to ask the panelists if any of you would like to comment on what was said during the panel. I would cordially invite you to have some comments or remarks. Chciałbym Państwa zachęcić do tego, by ewentualnie skomentować to, co zostało powiedziane w czasie panelu, jako zakończenie i jego podsumowanie. Gdyby ktoś z Państwa był chętny, zapraszam. Thank you. Well, I more than a comment is a sort of supplement what we have said about the foresight from the European Commission, from the preparation of the pre-partnership. I've heard from many interventions the importance of security of supply. And today we are dealing with this issue in a crisis management mode. So we are somewhat reacting to what happened in order to handle it. SMRs, as we are speaking about SMRs, give us an opportunity to proactively deal with security of supply before the problems occur. And this is why I would like to remark the work stream that Andrei mentioned about the supply chain. Because regardless of the technology that member states and investors will select, we need a large involvement of European supply chain. So we need to secure that regardless of the technology, regardless of the third country where this technology is coming from, we need to deal with the supply chain in advance. And this is one of the main purposes of this pre-partnership concept. Secondly, this is also about the supply of fuel and nuclear fuel services, which is currently an issue to be dealt with the current nuclear fleet in Europe, especially for some cases. But we need to act in anticipation when we set a new national strategy for developing nuclear energy. So I just wanted to remark that this is very important and will be very, the Commission, I guess, will be very attentive to developments in this area. Thank you. Any other comments? Still we have 2 minutes, I hope.
czujemy się w pewien sposób współgospodarzami i chciałem te dwie minuty wykorzystać na bardzo serdeczne podziękowania, zaczynając od europosłów, którym ostatnio mieliśmy okazję gościć na naszym ciągu produkcyjnym i jakby widzieliśmy i dostrzegamy pełne zrozumienie potrzeby widzenia rzeczywistości z perspektywy przemysłów energochłonnych. Tutaj też słowo podziękowania dla pana ministra, ponieważ faktycznie te zmiany tej naszej UD200, czyli ustawy, tak zwanej ustawy atomowej, są w toku i ta perspektywa też jest dostrzegana. Z kolei po mojej lewej stronie stowarzyszenie, do którego jako KGHM też mamy okazję od niedawna być członkiem i liczymy na owocną współpracę. I zakończę to może takim krótkim apelem, żeby faktycznie bardzo często w dyskusjach o zmianie klimatu, o celach klimatycznych przemysł energochłonny, czy w ogóle przemysł ciężki traktowany jest jako takie brzemię nowoczesnej ekonomii, a fakt jest taki, że to jest filar rynku pracy, fakt jest taki, że to jest silnik tej współczesnej ekonomii i dobrze by było, żeby w takiej szerszej dyskusji, w szerszej perspektywie też widzieć rolę przemysłu energochłonnego w zmianach, jakie dokonują się w Europie. Dziękuję. Thank you. Any other comments? I can make a very short comment because it was mentioned also the production of hydrogen and the production of heat. I think that it's very important because there are a lot of initiatives at this moment and we really have to inform about the capabilities of nuclear in general and SMRs in particular for delivering of electricity to produce hydrogen, but also heat to produce hydrogen and district heating process heat for industrial processes. So. Thank you. Thank you very much. I think we have closed the discussion. Our panelists are so eminent that they did my job and they also produced the closing remarks. If you want to hear my closing remarks, then catch me in the lobby. Everybody is waiting for the lunch. Everybody is also waiting for keeping the time discipline of the conference. So I would like cordially to thank all of the speakers. Thank you very much. Your input into the conference was so significant. Thank you so much. Ladies and gentlemen, and to not steal time from your lunch, we will start the second panel 1:30, so we've got 1 hour for well-earned lunch. Please welcome, it is waiting for us outside.